Witam, mówi Maciej z Zakopanego. Dzisiaj taki troszkę teoretyczny filmik na temat krzywej grzewczej. Jeden z kolegów zapytał mnie, o co chodzi z krzywą grzewczą, czy nie lepiej jest przenieść programator do pomieszczenia, ustawić na nim 23 stopnie, a tam, gdzie ma być chłodniej, po prostu przykręcić kaloryfery. Powiem szczerze, że ja kiedyś też stałem przed takim dylematem. Wydaje mi się to logiczne, ale trafiłem na mądrego instalatora, tutaj dziękuję Kacprowi, który mi to wytłumaczył krok po kroku, jakie są zalety, jakie są wady dla krzywej grzewczej oraz termostatu. Jeśli spojrzycie tutaj na tym pierwszym ekranie, jest rzut z pompy T-Cup właśnie z krzywej grzewczej. Tak naprawdę, jeżeli wcześniej tego nie zagłębialiście się w temat, to niewiele nam to mówi. Dlatego tutaj pozwolę sobie taki po prostu zrobić prostym językiem opis, jak do tego podejść. Jeśli zobaczycie, tutaj jest układ współrzędnych, bardzo prosty. Oś pozioma to jest temperatura zewnętrzna. Zakres dla pompy T-Cup to jest od minus 15 do 15 stopni. To jest zakres regulacji, dlatego że poniżej minus 15 pompa dalej będzie działała, natomiast będzie działała ze stałą temperaturą. I temperatura dla wyjścia na centralne ogrzewanie to jest akurat w moim przypadku temperatura w zakresie pomiędzy 20 a 60 stopniami. Na drugim rysunku zaznaczyłem ten właśnie zakres temperatury, w której możemy regulować krzywą grzewczą. I na kolejnym rysunku zaznaczyłem obszar, którego już nie możemy regulować. Ten wypaskowany tutaj po lewej stronie obszar to jest obszar, w którym temperatura będzie stała i będzie temperaturą ostatnią zadaną temperaturą dla minus 15. Tutaj, jeśli spojrzycie, to jest, zrobiłem taki przykład właśnie takiej krzywej grzewczej i zobaczmy, co możemy w niej wyczytać. Przede wszystkim oznacza ona, że przy temperaturze 15 stopni na zewnątrz ogrzewanie się uruchamia. Oczywiście to też znowu w pompie możemy sobie to indywidualnie uruchamiać, natomiast na tym wykresie oznacza to, że przy 15 stopniach na zewnątrz ogrzewanie uruchamia się, centralne ogrzewanie będzie podgrzewane do 30 stopni Celsjusza. Dalej, przy temperaturze 0 na zewnątrz temperatura na wyjściu dla centralnego ogrzewania będzie wynosiła 40 stopni. Idźmy dalej, przy minus 15 stopniach i poniżej temperatura dla centralnego ogrzewania będzie wynosiła 50 stopni Celsjusza. Tutaj zaznaczyłem wartość, która będzie już wartością stałą, czyli od temperatury minus 15 stopni w dół tą stałą zmienimy tylko i wyłącznie wraz z krzywą dla minus 15 stopni. Oczywiście nie oznacza to, że pompa ciepła będzie działała w nieskończoność. Ona ma też określony zakres pracy i no w przypadku mojej pompy to jest 100% pracy, to jest do minus 20 stopni. Temperatura od minus 15, maksymalna temperatura na wyjściu to jest 55 stopni. Skąd w ogóle mamy te dane? Tutaj jest rzut z instrukcji obsługi. Tutaj jest bardzo dokładnie określone, w jakich zakresach możemy regulować krzywą grzewczą. I jeśli zobaczycie tutaj poniżej, to jest zakres temperatur dla osi X, to jest od minus 15 do 15 stopni. Natomiast oś Y, czyli ta oś wyjścia dla centralnego ogrzewania, w moim przypadku to jest ostatni model numer 4. WHSXC od 20 do 60 stopni. Teraz tak napiszę dość subiektywnie, dlaczego krzywa grzewcza, a nie termostat. Przede wszystkim krzywa grzewcza reaguje na zmiany temperatury
zewnętrznej, zwiększając lub zmniejszając temperaturę dla centralnego ogrzewania. Zmiany w centralnym ogrzewaniu następują zanim w mieszkaniu się wychłodzi lub przegrzeje. Pompa podtrzymuje stałą temperaturę i nie pozwala w pomieszczeniu się wychłodzić, co miałoby miejsce zanim termostat uruchomiłby grzanie. Kolejny punkt to jest wydajność pompy oraz taktowanie. Przede wszystkim pompa nie lubi podawać wysokich temperatur. Im niższa temperatura, tym COP jest wyższe. Pompa nie lubi włączania i wyłączania, czyli na krzywej grzewczej pompa, osiągając tą zadaną temperaturę, będzie pracowała stale i stopniowo zwiększała sobie temperaturę, co pozwala jej na pracę na niższych obrotach. Nie ma tej potrzeby gwałtownych włączeń, podgrzewania grzejników do 55 stopni i ich wyłączania, co miałoby miejsce w przypadku termostatu. No i oczywiście zaleta krzywej grzewczej najważniejsza, no to jest oszczędność energii elektrycznej i czasu. Jeśli wezmę pod uwagę mój układ i porównam to z termostatem. Teraz dlaczego konkretnie ja mam ustawioną krzywą grzewczą, a nie korzystam z termostatu? Po pierwsze, mam zamontowane w domu 15 grzejników. Te grzejniki są w różnych częściach, w różnych pomieszczeniach. Te pomieszczenia są różnie docieplone, różnie się wychładzają i też różnie się z nich korzysta. Więc zasadnicze pytanie, gdzie miałby być termostat? Bo jeżeli miałby być w najchłodniejszym pomieszczeniu, no to nie zawsze chce mi się wychodzić z domu, iść do przebudówki, podkręcać temperaturę na termostacie, dlatego że tam akurat potrzebuję coś podregulować. Punkt drugi. Instalacja w moim domu to jest instalacja 40-letnia, która ma 15 żeliwnych starych grzejników. Cały osprzęt jest, to są stalowe rury. Zatem mówimy tutaj o kilkuset litrach wody w układzie centralnego ogrzewania, które jeśli termostat podałby sygnał, że należy zwiększyć temperaturę, zajęłoby naprawdę bardzo długo, zanim ta temperatura by doszła na grzejniki. Łatwiej po prostu jest podtrzymywać stałą temperaturę i stopniowo ją zwiększać na grzejnikach, niż gwałtownie włączać i wyłączać podgrzewanie. Punkt trzeci, o którym wcześniej też wspomniałem. Pompa nie lubi włączania i wyłączania oraz najbardziej efektywnie pracuje przy niższych temperaturach centralnego ogrzewania niż przy krótkotrwałym, szybkim podgrzewaniu do wysokiej temperatury. No i ostatni punkt. Posłuchałem doświadczonego instalatora, który ma doświadczenie, wie tak naprawdę dla jakiego domu, jakie rozwiązanie jest najlepsze. Posłuchałem, zrozumiałem i się zastosowałem. Jestem zadowolony. I to chyba tyle. Jeśli macie jakieś komentarze, pytania, piszcie proszę i zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam, do usłyszenia.